dzisiaj wymienię w moim Gravelo Trekkingu przerzutkę Deore XT, ponieważ mam problemy z jej regulacją. Także nowa przerzutka Mikroniu, manetki też Mikroniu. Zobaczymy, jak będą ze sobą współpracowały. Tutaj podstawowa trudność jest taka, że w tej Mikroniu kółeczek się nie wymieni, bo osie są na stałe, nitowane czy coś. W tych Shimanowskich tam zawsze można kółeczka wymienić. Tak prezentuje się przerzutka Mikroniu w rowerze, ale napotkałem na podobne problemy z regulacją co przy tej Deore XT, także albo jednak coś jest z manetkami, albo z łańcuchem, to ostatni element, który mi został. Przerzutka Mikroniu przeszła swój chrzest bojowy. Po wymianie kasety na siedmiorzędową, zmiana biegów bez problemu. W napędach ośmiorzędowych odległość między zębatkami to 4,8 mm, w napędach siedmiorzędowych jest to 5 mm. Czyli jak mamy na przykład kasetę ośmiorzędową, a manetkę siedmiorzędową, no to mamy przy skrajnych biegach 1,4 mm różnicy, dlatego